Jak gotowy do drogi? Tak jest. Zmotywowany, rozgrzany to wczoraj. To gdzie mnie dzisiaj prowadzisz? Tak, tu. Na West Lamont, tak. Czyli nasza ulubiona górka. Można powiedzieć. Bo najłatwiejsza. East Lamont. Monia. Piękny widok, zawsze się tu zatrzymujemy. Monia, biegniesz? Teraz się wywalę. Tyłem się nie biega, Monia. To jest nasz Bishop Hill z wczoraj. Z tą białą kulą. Filmik już na kanale. Czerwonym szlakiem. Pamiętasz, jak tu na sankach zjeżdżaliśmy? Tak, a dziewczynki były wtedy jeszcze malutkie. Jeszcze malutkie, no. I tutaj bałwana robiliśmy. Tak. Fajne wspomnienia. Aha. Zawiewa dzisiaj, ale słoneczko świeci, także... No dzisiaj może być ciężko z filmikami, bo strasznie wieje wiatr. Tak. Jak będziemy gdzieś w dołku, to będziemy coś gadać. Masz jeszcze siły iść? Tak. Tak. Na początku. No ja wiem. Ale na początku jest najgorzej. Ale ludzie, dzisiaj to pięknie. Jesteś? Udawajmy, że jestem na szczycie. Jeszcze kawałek. Piękne są te pola wszystkie. Widać, że farmerzy ciężko pracują. Wszystko takie idealne, stąd się wydaje. Stało wiać, czy tylko ja tak schowana jestem? Nie, my tu jesteśmy w dołku. W dołku, to trochę lepiej, nie? Słońce przygrzewa od razu, jak coś, nie? To chowaj kark. No wiem właśnie. Bo po wczorajszym to ma cały bordowy, Wojtek, ten kark. Trzeba iść dalej. Ale dzisiaj znowu jest tak piękna pogoda. Gdyby nie ten wiatr, by było dużo lepiej, aczkolwiek mogłoby być za gorąco na taki spacer pod górkę, zwłaszcza pod koniec, jak będziemy mieć najgorsze takie podejście takie. Bo nie chciałam powiedzieć, że wspinaczka, ale to nie jest wspinaczka, bo to nie są takie góry wysokie. No i teraz jest pytanie. Idziemy na skróty, ale bardziej stromą stroną. Idziemy łagodniejszym podejściem, ale to będzie dłuższe wejście. Tak, i wieje z tej strony. Z której? Z tej łagodniejszej. Z tej łagodniejszej, to co? Idziemy tą ścieżką? Tak, chyba będziemy próbować. Okej. Jestem bardzo szczęśliwa. Pewnie do zobaczenia na górze. Kroczek po kroczku. Do celu. Będzie ciężej. Wiesz, dlaczego, Monia? Nie mamy motywacji. Wiesz jakiej? Jakiej? Nie mamy czekolady ze sobą. To jest nie prawda. Nie mamy nagrody. Czujesz nagiet wczoraj? Oj, czuję. Ale to ja nawet jakby wcale nie była, to i tak wyczuła.
Zobacz, Monia, pierwszy teraz. Co? Nie, tak się nie bawimy. Wiesz, ile osób nam dopinguje? Pewnie z 5. Tak. Jeszcze nie lubisz robić przystanków. No nie lubię, ale kocham. Przed chwilą schodziło stąd dwóch mężczyzn. Jeden, zamiast iść tą prawidłową ścieżką tu, to jemu się nie chciało dookoła i zjechał sobie na tyłku. O, tutaj, w dół. No Wojtek, nie obijaj się, idziemy. Idziemy. Nie ma ściemniania. Czekolady, jest ściemnianie. Nie ma, nie ma. Do szczytu jeszcze daleko. Co, zmęczony? Co? Na pewno. W życiu. Teraz będziemy biec. Tak, to właśnie tutaj ostatnio jak wchodziliśmy, to dwie kobiety. Takie na pewno po 60, nie? Tak. Ale one zbiegały, chyba nie wbiegały. No, zbiegały, no. No ale wbiec też musiały na pewno, także niesamowite. Też może tak będę kiedyś, jak będę miała te 60 lat. Tak, wtedy przyjdzie forma. Wtedy tak, na pewno. Nie udawaj. Na szczyt. Czyń tę powinność. Co, Monia, trzeba uciekać z góry, nie? Głowę chcę urwać. Ja to zawsze idealnie się w górę ubiorę. Po prostu rewelacja. Kto by się spodziewał? Ale Monia. My już wiemy, że nawet jak na dole jest gorąco, to i tak na górę trzeba wziąć jakąś kurtkę, coś cieplejszego, bo może wiać. A dzisiaj już wiało od dołu. Tak. I ja tego nie zrobiłam. No widzisz. No ale się dobrze bogatsza przyjdzie. Bogatsza o doświadczenia? Nie sądzę. Ale nie, no tutaj to już jest fajnie, ale na górze to po prostu głowę chcę urwać. No, na Zagórzu zawsze jest fajnie. Ostrożnie. Patrz pod nogi. Zaraz na dupie przejedziesz. Bym była poobijana trochę. Ale chcę, odwrócę, to pokażę ten piękny widok. Ups! Ups! No jest przepiękny. Kończymy dzisiejszy spacer. Trochę krótki, mi mało dzisiaj, a tobie? Ja... Tak akurat na podtrzymanie. No. Ja bym sobie jeszcze gdzieś podjechała, no ale chyba będziemy jednak wracać do domu i odpoczywać. No też trochę głodna jestem, ale jutro Wojtek już idzie do pracy. Ja we wtorek, także nie ma co szarżować. Także do zobaczenia następnym razem. Cześć. Pa!